Radziu na rzecz wspierania edukacji Spinaker Grudziądz. Powiem Państwu, że jest dorosłych, prowadząc placówki edukacyjne i rehabilitacyjne, w tym szkoły z oddziałami integracyjnymi oraz specjalistyczne ośrodki. Stowarzyszenie angażuje się w projekty wspierane przez fundusze zewnętrzne i aktywnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Organizuje także wydarzenia i konferencje związane z tematyką niepełnosprawności, prezentując nowoczesne technologie rehabilitacyjne. Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji Spinaker Grudziądz laureatem Super Dobra 2024. I oczywiście poprosimy laureatów. Tak, nie mówić chyba nie będę dużo. W ogóle jeszcze jeden z szoku, którego znałam, powiedziałam się, że tutaj będę. Jestem w imieniu swojego stowarzyszenia na rzecz około 600 dzieci. Pracuje około 100 osób. Przyjmujemy do stowarzyszenia, potem kierujemy do szkół zawodowych, szkół branżowych, szkoły specjalnej, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci niepełnosprawne, które potem stają się dorosłymi, pracują w kuchni, pracują w stolarni, uczą się ceramiki. Także to, co już Pan tutaj powiedział, wszyscy słyszeli, ja więcej nic nie chcę powiedzieć. Ja tylko chcę powiedzieć, że dziękuję moim pracownikom, moim współpracownikom, kolegom, koleżankom, wszystkim, którzy pracują, no nie, to nie jest praca, dla nas to jest pasja naszych osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o pachnię, to sama nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności, ale by się zdało, bo nie mam czasu iść do lekarza, ale generalnie jestem osobą od 7 roku życia ze zespołem Toretta. I jak ja to mówię, Bóg obdarza nas podobno dobrocią. I zespołem Toretta obdarzył również mojego najmłodszego wnuka. Także uczymy się razem przechodzić przez to nasze życie, się rozwijać, bo do tej pory nie było okazji. Ale jak już tutaj jestem, to chcę przede wszystkim i chcę pominąć wszystkie konwenanse, podziękować pani dyrektor Aleksandrze Gielej. Naszą pracę, wspólną pracę naszych dzieci. Bardzo
Pan Zbigniew, wicemarszałek. Ostrowski. Panie marszałku, bardzo dziękuję również za wsparcie, za obecność, za to, że jest pan tutaj z nami. Bardzo dziękuję. Przepraszam, teraz jeszcze panią poseł Iwonę. Jako jedyna ma tam pytanie. Pani bardzo dziękuję za pomoc wsparcie, wiem, że była pani też członkiem zarządu. Dziękujemy za to docenienie naszej pracy. Grudziądz został tak serdecznie doceniony i jest pani przedstawicielką Grudziądza. Bardzo się z tego cieszę i bardzo serdecznie gratuluję całej ekipy. Potrzeby, ale też właśnie w tym kontekście, czy ich przybywa, czy jednak jest z każdym rokiem łatwiej dla Państwa działać? Znaczy nam jest łatwo, bo wiemy, gdzie zapukać i otrzymać pieniądze, czy złożyć projekt, ale tych dzieci jest coraz więcej. W tym roku szkolnym przyjęliśmy ponad 100 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo my również dowozimy dzieci. Są to dzieci z różnych rejonów, nawet oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od nas. My je po prostu codziennie nawet wozimy. Mamy taki swój ośrodek specjalny wychowawczy, ale też już jest w nim coraz mniej miejsca. No musimy pomyśleć o tym, żeby te dzieci gdzieś móc przenocować. Chcemy stworzyć jeszcze coś, co da im taką namiastkę domu i będą mogli przez cały tydzień u nas przebywać, uczyć się, leczyć i pracować.